No i świetnie, bardzo dobrze wam idzie, więc... Kończy się lekcja polskiego w klasie Rafała. Chłopak się niecierpliwi, bo musi wykonać kolejne ćwiczenia według zaleceń Moniki. Nastolatek nie wie, że dziewczyna kazała go nagrywać Jankowi i chce umieścić ośmieszające Rafała filmiki na swoim blogu. A teraz frazeologizm biały kruk. Proszę, Rafał. Ja chciałbym zrobić tylko 10 przysiadów, panie dyrektorze. Dobra, proszę o spokój. Nie śmiejcie się z niego. Proszę o spokój. Rafał, to jest lekcja języka polskiego. Więc nie wygłupiaj się, dobrze? Ale ja mam taki trening i robię 10 przysiadów co 30 minut. Te pół godziny właśnie mija. Z czego wy się śmiejecie? Proszę spokój. Chuda się ty. No, spokojnie, spokojnie, Rafał. Rafał, nie komikuj, tylko usiądź i nie przeszkadzaj, dobrze? Ale panie dyrektorze, niech on sobie dokończy, bo on naprawdę bierze się za to odchudzanie. Musicie trzymać czasu ćwiczeń i tabeli kalorii. Proszę spokój, słuchajcie, dobrze, dobrze. Kochani, skoro tak bardzo potrzebujecie rozluźnienia, bardzo proszę, wszyscy wstajemy i robimy po 10 przysiadów. Tylko równo. Ale panie dyrektorze! Bez dyskusji, to jest są ćwiczenia śródlekcyjne. Raz, dwa, trzy, równo. Cztery, bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie o pracy domowej.